Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić błyskawiczne a la kopytka z twarogu. Do 250 g twarogu dodajemy jedno jajko i wszystko razem rozgniatamy widelcem. Do tego dorzucamy 20 g cukru, 125 g mąki pszennej i szczyptę soli. Wszystko mieszamy, aż masa będzie jednolita. Teraz dwie łyżki maczamy sobie we wrzącej wodzie, aby ciasto nam się do nich nie przyklejało, a następnie formujemy kluseczki. Wrzucamy do wody i gotujemy około 2-3 minuty od wypłynięcia. Następnie odławiamy czerpakiem i kluseczki są już gotowe. Moim zdaniem najlepiej smakują z jogurtem albo śmietanką oraz kwaśnym dżemem. W moim przypadku jest to własnoręcznie robiony dżem z czarnej porzeczki. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i go wypróbujecie. Smacznego!